wygodne łóżko na karpiowej zasiadce to ważna rzecz, ale kiedy ma się kiepski śpiwór, sporo traci na wartości. Dlatego te dwie rzeczy warto kompletować od jednego producenta. Dedykowane rozwiązania, podobne materiały to wartość dodana do tych kilku dni spędzonych nad wodą, często w kiepskich warunkach atmosferycznych. Tradycyjne wyobrażenie o śpiworze już dawno przeszło do lamusa. Dziś mamy do wyboru oddychające materiały, technologie XXI wieku, ale także nieograniczoną wyobraźnię designerów i projektantów. Naszym dzisiejszym bohaterem jest śpiwór Chubb serii Outcast. Wyposażono go w duże, wysokiej jakości zamki zderzakowe, a także zamki 3/4 długości Hot Foot. Na dodatek w dolnej części znajduje się specjalny ściągacz. A gdyby nam było jeszcze zimno, co raczej mało możliwe, to w środku znajdziemy specjalne kieszenie na dłonie. Po wewnętrznej stronie znajdują się też duże przegrody zapinane na zamek. Materiał, z jakiego został wykonany ten śpiwór, to Ripstop Outer 190T. To tkanina wodoodporna, dobrze przepuszczalna dla powietrza. Silniejsze nici biegną w niej poziomo i pionowo, zwiększając odporność na rozdarcia. Od środka śpiwór wyściełany jest materiałem Connect 3 System, który zatrzymuje ciepło i, co ważne, nie krępuje ruchów w śpiworze. Ciekawą i bardzo praktyczną opcją, którą otrzymujemy razem ze śpiworem, jest to. To dodatkowa, zdejmowana warstwa ochraniająca przed wilgocią, brudem. Śpiwór jest w pełni kompatybilny z łóżkami Chubb Vintage Thermal oraz Waterproof Bed Cover. Śpiwór Chubb Outcast Sleeping, na którym właśnie leżę, w polskich sklepach internetowych kupicie od 450 zł.